Kochani, bardzo serdecznie! Słuchajcie, dzisiaj wam opowiem humor, czarny humor. Słuchajcie, wybrałam parę kawałów, które mnie po prostu totalnie rozwaliły na łopatę i zaraz wam powiem, będą beli! Ale będą beli! Piękna kobieta stoi na moście z zamiarem popełnienia samobójstwa. Podchodzi do niej Menel i pyta: to co? Może jakieś małe bzykanko przed śmiercią? Nigdy w życiu! No dobra, to poczekam na dole. Dzieci miały przynieść do szkoły przedmioty związane z medycyną. Kasia przyniosła skalpel, a Jasio przyniósł aparat tlenowy. Pani się pyta: Jasiu, skąd masz aparat tlenowy? Od dziadka. A co on na to? Wdowa chowa swojego męża. Grabarz się pyta: przepraszam panią, ile lat miał mąż? 98. A pani ile ma? 97. To opłaca się pani wracać do domu? A jak nazywa się dziecko w kwasie? Rozpuszczony bachor. Jejku, wytrzymujecie jeszcze, to jest okropne. Ale mam jeszcze parę. A wiecie, dlaczego dzieciom w Etiopii ucinają nogi? Żeby nie chodziły głodne. A co możesz powiedzieć podczas seksu, jak nie ubierają choinkę? Wolałbym żywą. A jak zrobić sałatkę z buraków? Rzucić granat do PKS-u Grójeckiego. Ale śmieszne, co jej kudo. No ale to jest czarny humor, słuchajcie. No i teraz ostatni kawał. Przychodzi lekarz do pacjenta i mówi: mam dla pana dwie wiadomości, złą i dobrą, którą pan by chciał najpierw wysłuchać? No to bym wolał od tej złej zacząć. No to niestety musimy amputować panu obydwie nogi. A ta dobra? Pacjent z łóżka obok chciałby kupić od pana kapcie.